kraju miał miejsce dramatyczny wypadek. Potwierdzono smutne informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych. Lekarze walczyli o życie poszkodowanych do samego końca. Niestety, nic więcej nie mogli już zrobić. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 7. Poważny wypadek samochodowy miał miejsce na drodze krajowej nr 7 w Ćwiklinku. Do tragedii doszło dzisiaj nad ranem. Chociaż służby medyczne zareagowały tak szybko, jak było to możliwe, nie udało się uratować poszkodowanych. Potwierdzono dwie ofiary śmiertelne. Wypadek na drodze krajowej nr 7 w Ćwiklinku okazał się tragicznym wydarzeniem. Policjanci ustalili, że kierowca samochodu osobowego marki Ford zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Kierowca pojazdu ciężarowego jechał w kierunku Gdańska. Kierowca Forda zmarł na miejscu, natomiast pasażer został przewieziony do szpitala. Chociaż lekarze walczyli o jego życie, również zmarł w wyniku obrażeń. Wypadek z dwoma ofiarami śmiertelnymi na drodze krajowej nr 7 skutkiem wypadku na drodze krajowej nr 7 w Ćwiklinku była śmierć kierowcy oraz pasażera samochodu osobowego marki Ford. Oboje zginęli w wyniku czołowego zderzenia z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Pojazd ciężarowy jechał w kierunku Gdańska, gdy doszło do wypadku. Służby ratunkowe zareagowały tak szybko, jak się dało, i na miejscu pojawili się ratownicy. Pasażer Forda poniósł śmierć na miejscu. Ratownikom udało się sprawnie przetransportować rannego kierowcę do szpitala. Tam jednak, po długiej walce o jego życie, stwierdzono zgon w wyniku rozległych obrażeń ciała. Mężczyzna, który prowadził ciężarówkę, nie odniósł widocznych ran i jego stan jest stabilny. Dzisiaj grzeje, 1. Szpitale rozsyłają pilne SMS Y do Polaków. Komunikat najwyższej rangi 2. Oficjalny komunikat sklepów w sprawie zamknięcia. Ważne, już wiadomo, czy trzeba robić zapasy i gdzie. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 7 przeżył 51-letni kierowca ciężarówki. Policjanci ustalili już, że mężczyzna był trzeźwy. Obecnie służby badają okoliczności, w jakich doszło do tego dramatycznego zdarzenia. Najlepsze newsy dnia, źródło, info122.pl. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.